To jest jeden creeper z Minecrafta, a to jest 10 creeperów. A teraz widzicie przed sobą 1000 creeperów. Wiem, kompletnie to tak nie wygląda, ale zaufajcie mi, że tyle ich tutaj jest. Chcielibyście więcej? Nie ma problemu, przed wami 10 tysięcy creeperów, które za chwilę będą brały udział w wielkiej bitwie. Nadal wam mało? No to może 100 tysięcy creeperów z Minecrafta, które są tutaj na tej ogromnej mapie. Jak widzicie, ciężko już to ogarnąć jednym po prostu ujęciem, ale to nie koniec. Ponieważ mam jeszcze coś specjalnego, czyli 1 000 000 creeperów z Minecrafta w Ultimate Epic Battle Simulator, witam was serdecznie, edycja Minecraftowa, zobaczymy jak to przyjmiecie. Jeżeli chcecie więcej walk Minecraftowych, mimo tego, że jeszcze żadnej nie widzieliście, koniecznie teraz zostawcie lajka, ponieważ mam mnóstwo potworów z Minecrafta, które za chwilę będą toczyły ze sobą bitwy. No to może jeżeli pokazałem wam te creepery tyle razy, to właśnie od nich sobie zaczniemy i staną przeciwko zombie. Kto na pewno nie zadawał sobie kiedykolwiek pytania, co jest silniejsze, zombie czy creepery? I właśnie to sobie dzisiaj zobaczymy i lecą na siebie, piękna ustawka. Oj, tęskniłem bardzo za tą grą. I jak widzicie, jest pewien mały problem, bo jak te zombiaki są w oddali, no to tekstury troszeczkę się rozmazują, ale tak, mamy potężną ustawkę. 100 tysięcy creeperów kontra 100 tysięcy zombie. Pięknie to wygląda tutaj, ale wydaje mi się, że mimo wszystko troszeczkę creepery sobie gorzej radzą, bo mam wrażenie, że zombie to po prostu jest taka chmara i one naprawdę ładnie sobie tutaj wszystko rozwalają. Wiecie co, możemy sobie włączyć cinematic kamerę, a wy w międzyczasie upewnijcie się, że już subskrybujecie ten kanał, ponieważ dzięki temu będziemy mieli takie piękne ujęcia i za chwilę wcielimy się... Aha, no to super widać. Bardzo ładnie widać, jeżeli te zombiaki są na naszym głównym ekranie. O, teraz jest naprawdę piękne ujęcie. Ale tak, jeżeli miałbym obstawić teraz wygranego, no to w zupełności postawiłbym po prostu na zombiaki, bo wydaje mi się, że one są troszeczkę lepsze, mimo tego, że byłem przekonany, że creepery będą wybuchały, ale z jakiegoś powodu, no po prostu nie chcą wybuchać. Możemy oczywiście się wcielić w dowolną jednostkę, na przykład powiedzmy, witam ciebie creeperze i, o, przepraszam, nie ten klawisz, o właśnie, ten klawisz, także jesteśmy teraz jednym z creeperów i nasz cel jest bardzo prosty, pokonać te zombiaki, nie mogę ich pokonać, co te zombiaki tutaj robią. Oczywiście mam masę innych potworów minecraftowych przygotowanych, więc będzie można sobie tutaj troszeczkę, powiedzmy, poszaleć i na sam koniec, dlatego oglądajcie do końca, zrobimy bitwę, powiedzmy, 1 000 000, tylko no właśnie nie wiem z czym za bardzo, jakiś 1 000 000 jednostek weźmiemy, pewnie w tytule jest to napisane, także już macie mały spoiler, ale jeżeli byśmy sobie mogli zobaczyć na przykład, ile ty masz HP. Okej, okay, taki zombie ma 1500 HP, to jest pod moją kamerką pokazane, a tutaj on ma 2000 HP. Dobra, dlatego sobie tak świetnie radzi. I jak możecie zauważyć, zombiaki zostawiają po sobie naprawdę dużo, dużo ciał, możemy sobie rzucić okiem. Biedne creepery, no nie były przygotowane na to, że nie będą mogły wybuchać, a tutaj coś takiego mamy. Można oczywiście też sobie jakby troszeczkę wziąć udział w tej bitwie, na przykład odpalając bombę atomową. I o. Jak one latają, te wszystkie ciała. Tak, bardzo szybko po prostu zakończyliśmy tą bitwę. Mamy jeszcze inne rzeczy, jak na przykład tsunami. Jeżeli byłoby nam cały czas mało i chcielibyśmy się pobawić po prostu przy okazji Boga. Wiadomo, to jako, że to jest edycja Minecraftowa, to nie oznacza, że nie można zrobić jakiejś innej bitwy. Powiedzmy, nie wiem, szkielety z Minecrafta kontra zwykli ludzie. No i mamy prawie 400 tysięcy rycerzy, którzy tam się rozciągają hen daleko, kontra 200 tysięcy szkieletów, którzy mają już przygotowane swoje łuki, także nie pozostaje mi nic innego. Czekajcie, czy oni nie będą naprawdę walczyli na dystans? Ja byłem przekonany, że jednak szkielety z Minecrafta będą po prostu strzelały. O, dobra, strzelają jednak! I mają piękne... W ogóle to jest tak nierealistyczne. Mam jakieś siren heady. Ogólnie, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z właśnie tej gry, to dajcie koniecznie znać, ponieważ mam mnóstwo jednostek przygotowanych, niekoniecznie związanych z Minecraftem, ale wydaje mi się, że jako, że powróciłem sobie po prostu do tego tytułu, to taki odcinek typowo minecraftowy byłby całkiem spoko. No i wydaje mi się, że ci ludzie nie mają żadnej szansy na przeżycie, ponieważ zobaczcie, czekaj, czy te szkielety się cofają? Okej, nie wygląda na to, żeby się cofały. W ogóle z jakiegoś powodu ten szkielet jest o wiele większy niż człowiek, a byłem przekonany, że wiecie, będzie mniej więcej wielkości ludzi, ale no tak, o kurde, one wychodzą nawet naprzód. Dobra, także biegnie sobie taki gościu, powiedzmy, że nie wiem, wcielimy się w ciebie. Jestem jednym z tych rycerzy, możemy oczywiście z pierwszej kamery sobie biec, także zobaczymy, czy mi uda się tutaj dobiec do jakiegoś jednego szkieleta i zadać mu obrażenia. No oczywiście się nie uda.
Ja tutaj leżę, o właśnie w tym miejscu, w tej kupie. Można oczywiście sobie to cały czas obserwować. Można sobie włączyć slow motion, jeżeli lubimy obserwować wszystko po prostu w spowolnieniu. Ale wydaje mi się, że raczej no, możemy już założyć, że łucznicy wygrają, ponieważ nie wiem, czy widzicie, w prawym górnym rogu jest taka informacja, ile danych jednostek z danej frakcji zostało pokonanych. To ci rycerze, których jest tutaj 400 tysięcy, przypominam, albo bardziej było 400 tysięcy, bo ta liczba już spadła do 225 tysięcy, no to nie zabili nawet jednego szkieleta. Oni sobie tak świetnie tutaj radzą. No tych szkieletów można by powiedzieć, że nie ma zbyt dużo, ale ta pierwsza linia, która tutaj jest na samym początku, ona w zupełności wystarczy, żeby sobie ich rozwalać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy też wcielili się w jednego właśnie takiego szkieleta i sobie postrzelali, tylko że no słabo to widać. O, teraz będzie troszeczkę lepiej, pyk. Coś tam sobie strzelajemy. Nie ma takiego słowa. Strzelamy sobie powoli i mamy 150 tysięcy tych rycerzy, także wiecie co, poczekajmy chwilę i zobaczymy, jak będzie wyglądało już pobojowisko. No i tak to prezentuje się pod koniec. Oczywiście to, co tutaj widzicie, to nie jest żadna krew, to jest ketchup, a my przechodzimy do kolejnej bitwy. I wiadomo nie od dzisiaj, że Iron Golemy są naprawdę mocne w Minecrafcie, ale czy 1000 Iron Golemów da radę pokonać 100 tysięcy zombie? Przekonajmy się. Oczywiście, jak widzicie, Iron Golemy będą stały w miejscu, ponieważ mają rozkaz, aby po prostu strzec swojego terenu. Więc mimo tego, że widzimy, że powoli, bardzo nawet powoli, ta grupa zombie się zbliża i za chwilę rozpocznie się tutaj walka, to Iron Golemy... O nie, dobra, ruszyły teraz, okej. Także jak wykryły przeciwników, ty, jakie w ogóle one mają animacje. Bardzo mnie ciekawi i nie będę po prostu sprawdzał... Ojejku, ten Iron Golem jest cały w keczupie tutaj, ale nie będę sprawdzał w żaden sposób, czy po prostu kto wygrywa, ponieważ miałbym spoiler w prawej górnej części ekranu, tak jak wam ostatnio pokazywałem. Tak, te zombie sobie tutaj latają w różne miejsca, ale nie widzę przynajmniej na razie, żeby... A nie, czekajcie, Iron Golemy padają jeden po drugim. Ty, no ja byłem przekonany, że one bez problemu sobie właśnie poradzą z setką zombiaków. O nie, widzę nawet, że tutaj już zaczęły okrążać je. I tak, jak z daleka po prostu sobie patrzymy na te zombiaki, to one wyglądają obrzydliwie. Dlatego skupiajcie się tylko na tych zombie, które są tutaj właśnie blisko nas. Wtedy będzie troszeczkę to lepiej wyglądało. Oj, i powoli. Każdy golem jest zjadany, także poznaliśmy odpowiedź na no pytanie, które po prostu mnie nurtowało od bardzo długiego czasu, czy Iron Golem, czy 1000 Iron Golemów da radę pokonać 10 tysięcy zombie. No jak widzicie, bez problemu te zombie wygrały, także przechodzimy do kolejnej bitwy. 100 tysięcy slime'ów kontra 100 tysięcy endermanów, które czekają tutaj po drugiej stronie i wiem, jeżeli sobie weźmiemy to, oddalimy, to kompletnie to nie wygląda na 100 tysięcy, ale musicie mi zaufać, że tutaj są takie wartości, tylko po prostu jakoś nie widać tego na pierwszy rzut oka. Okej, i te slajmy, byłem przekonany, że będą miały troszeczkę inną... Dobra, pyk, pyk. Ej, nie sądziłem, że zobaczę tak walczącego Endermana. I te slajmy najprawdopodobniej nie będą miały z nimi szans. Oj, w ogóle te slajmy są bardzo, bardzo wolne, a ich jest tutaj bardzo dużo, więc może za chwilę ja troszeczkę zaingeruję tutaj i troszeczkę to przyspieszę, ale na razie niech one sobie walczą, bo chciałem po prostu, wiecie, sprawdzić i zobaczyć jakąś taką nietypową walkę. Bo kto kiedykolwiek, widząc slajma i widząc Endermana w jednym miejscu, powiedziałby: ej, ciekaw jestem, kto wygrałby tą walkę. I to jest oczywiście ta seria i to, co tutaj widzicie, jest też taki małym easter eggiem w stronę starych widzów, którzy pamiętają symulatory walk w Minecrafcie, ponieważ właśnie mniej więcej takimi rzeczami się zajmowaliśmy, gdzie sprawdzaliśmy sobie różnego rodzaju jednostki. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wpiszcie sobie symulator walk Minecraft Flotar i będziecie tam mieli mnóstwo odcinków z tego. I kolejna walka, ta właśnie ostatnia, będzie troszeczkę takim mrugnięciem oka właśnie w stronę tego. No nie, no halo, co wy robicie tutaj? Wiecie co, weźmiemy sobie po prostu tornado. Tak, biedne slajmiki, biedne slajmy, nie wiedzą. Mogę oczywiście też sobie używać na przykład shotguna i wybijać te slajmy, jeżeli bym chciał. No ale nie, możemy już założyć, że te po prostu endermany są za silne, jeżeli chodzi o tą tutaj walkę. Dlatego weźmiemy sobie po prostu kolejna bomba atomowa. Została zrzucona i lecą piękne sześciany, chociaż czekajcie, bo endermany też zostały... Oj. Też zostały troszeczkę przetrzebione, tak chyba można by było powiedzieć. I podzieliły się teraz na dwa oddziały. Tak, tam widzę, że toczy się walka, tutaj się toczy kolejna walka, dlatego odpalmy po prostu jedną bombkę i
Halo, czy mogę odpalić drugą? A nie, ta pierwsza musi zostać zdetonowana i przejdziemy sobie tutaj. Pamiętam, że w Ultimate Epic Battle Simulator 2, bo tak się nazywa ta gra, potrafiłem robić 40-minutowe odcinki z jednej bitwy, wiecie, gdzie po prostu walczyło powiedzmy milion jednostek na ekranie i przez 40 minut one walczyły, ale no czasy się zmieniły, więc trzeba po prostu lecieć do kolejnej bitwy. I jako, że na początku filmu widzieliście milion creeperów, to właśnie tyle tutaj postawiłem i to, co wszystko widzicie na horyzoncie, co jest zielone, to są właśnie creepery i zmierzą się one z jednym Steve'em, czy też noobem. Nazywajcie tego gościa jak chcecie. Jeżeli będziecie chcieli, w kolejnym odcinku uzbroimy go tak, zmienimy po prostu, damy mu diamentową zbroję i tak dalej i zobaczymy, czy z full ekwipunkiem sobie poradzi z milionem creeperów, ale żeby nie było, nie uprzedzajmy faktów, ja będę kierował tym właśnie tutaj Steve'em. O nie, ja mam 20 tysięcy HP, dobra, uciekam. Ja nie mam ochoty z nimi walczyć. A, ja mogę, mogę się bić i pewnie jednego creepera pokonam, ale jeżeli chodzi o całą resztę, no to raczej powiedzmy sobie wprost, nie mam żadnych tutaj szans. Chociaż, czekajcie, czy te creepery są troszeczkę szybsze? Tak, one są szybsze ode mnie, bo ja niby przed nimi cały czas uciekam. Mam kill 0 na górze. No zobaczymy, czy uda się chociaż jednego killa tutaj zgarnąć. Na pewno nie spodziewaliście się takiej bitwy na sam koniec. I pum, dobra, pyk. Dobra, bijemy. Oj, one się wysadzają jednak, te creepery. Dobra, udało mi się zdobyć dwa fragi. I goni mnie milion creeperów. Dobra, pyk, szybko, pobijemy. O nie, oni mnie wysadzają. Aj, mam 7000 HP. 5000, biegnij, Steve! Musisz uciec przed nimi, chociaż tak naprawdę gdzie ja mam uciec, jeżeli nie ma tutaj żadnej ucieczki. I specjalnie wszystko rozgrywałem na jednej mapie, bo po prostu najbardziej mi się podobała, była najbardziej płaska, ale musicie wiedzieć, że są tutaj jakieś zamki, pustynie, lodowe mapy i ogólnie masa innych rzeczy, których nie widzieliście na pierwszy rzut oka. Więc pytanie do was, czy chcecie tego więcej, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki właśnie w Ultimate Epic Battle Simulator. Jeżeli tak, koniecznie napiszcie w komentarzu. Może macie jakieś pomysły na bitwy, które chcielibyście zobaczyć, ponieważ jak widzicie, milion creeperów bez problemu pokonało naszego noobka, czy też po prostu zwykłego Steve'a. No to przydałoby się po prostu zrobić jakiś rewanż.